Jest problem. Temat dnia w loży radiowej. A w studiu jest już Katarzyna Rybak, kierownik Obserwatorium Rynku Pracy. Dzień dobry Państwu. No i właśnie jest problem. Tym problemem jest brak pracy czy brak pracowników? Pewnie jedno i drugie na rynku pracy. I brakuje dobrej pracy, i brakuje pracowników. Dobrych. Dobrych pracowników. A w ostatnim czasie ten wektor w którą stronę się przesuwa? Chyba jednak brak dobrych pracowników. Ci, którzy są dziś na rynku albo zarejestrowani, może na początek, w urzędach pracy, to osoby, które rzeczywiście nie mogą znaleźć pracy, czy te, które szukają składki zdrowotnej? Tak naprawdę, która osoba jest zarejestrowana, to tak naprawdę wyraża chęć i gotowość do podjęcia pracy. Natomiast Teoretycznie. Natomiast wiemy i z badań, które przeprowadzamy, i z informacji, że około 30% osób, które są zarejestrowane, nie chcą podjąć pracy, nie szukają pracy i wszystko robią, żeby tej pracy, żeby nie iść do pracy. I jakie przyczyny tutaj wskazują? Różne. W większości jest to, że mają na przykład, muszą się opiekować osobami zależnymi, czy to dziećmi, czy osobami starszymi. Pracują na czarno lub po prostu nie chcą pracować. Na przykład to jest tak zwane wrodzone niepracowanie. Tak? Rodzice nie pracowali i dzieci te przyjmują te nawyki i też nie chcą pracować. Bo skoro można egzystować bez pracy, no to dlaczego pracować? A dzieląc na grupy wiekowe? Tutaj nie ma jakby znaczenia. Mniej więcej ten, tak jak jest podział grup wiekowych, czyli najwięcej osób jest do 45 roku życia, to również i w tych osobach jest najwięcej takich osób, które nie chcą pracować. Krótko mówiąc, mamy już do czynienia z takim zjawiskiem dziedziczenia bezrobocia. Dokładnie tak. Na to też wskazywał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu. Wskazywał także na program 500+, że te osoby, które dzisiaj nie pracują, a otrzymają to świadczenie, oczywiście na swoje dzieci, mogą jeszcze mniej chętnie podchodzić do spraw zatrudnienia. Myślę, że to jest problem, bo jeżeli taka osoba nie pracuje i sobie świetnie radziła ze wszystkich dostępnych środków z pomocy społecznej, bo ona ma dofinansowanie do mieszkania, dofinansowanie dzieci na przykład w szkole, jakieś rzeczy materialne, niematerialne, a teraz do tego dostanie jeszcze taką naprawdę relatywnie wysoką kasę, no to już w ogóle nie widzi jakby potrzeby szukania pracy i... Z drugiej strony i tak nie szukała, jak mówi nasze doświadczenie dotychczasowe. Tak, a teraz jeszcze łatwy pieniądz do wydawania. Ale też, żeby nie bić tylko w tych, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy, zwróćmy uwagę na pensje, jakie oferowały firmy, które oferowały swoje propozycje zatrudnienia w urzędach pracy. To była minimalna krajowa. Dokładnie. I też, tak jak w Urzędzie Pracy, fakt, że jest taka pozytywna tendencja, że coraz więcej pokazuje się ofert tych niesubsydiowanych, czyli tych, co faktycznie pracodawcy zgłaszają, ale to są właśnie w większości takie oferty na najniższe wynagrodzenie lub na umowy śmieciowe, tak, umowy zlecenie, więc tutaj pracownicy, tak jak, no, pomimo, że pracują, no, nie uzyskują tych uprawnień przede wszystkim emerytalnych, bo jeżeli się ma lat 20 czy 30, to się nie myśli o emeryturze, ale jak już się ma lat 45-50, i ten wiek emerytalny się zbliża, to też jest ważne dla osoby, żeby mieć składki i żeby w przyszłości mieć jakieś zabezpieczenie. A jeżeli te osoby bezrobotne otrzymują taką propozycję w Urzędzie Pracy i mówią, nie podejmuję tego zatrudnienia, ponieważ liczę na coś lepszego, to co, są wykreślane? No tak, wykreślane. Mają karencję 3 miesiące czy pół roku, w zależności jaki to jest powód wykreślenia, ale po tym okresie mogą ponownie wrócić do rejestrów powiatowych urzędów pracy i ponownie tam są. Bo pewnie bezrobotny myśli w ten sposób, no jeżeli ja mam pracować na śmieciówce u kogoś, to w ogóle po co mi należeć do urzędu pracy? Sam będę pracował na czarno, tak? I będę zarabiał o wiele więcej. No i tutaj jeszcze właśnie wracając do tego problemu 500+, tak? Ten programu 500+, że też już takie głosy do nas dochodziły, że pracownicy sami się zgłaszają do pracodawców, że nie chcą podwyżki, bo tam jest ten czynnik dochodowy, że jeżeli jest dochód mniejszy niż tam 650 zł, to się należy na każde dziecko. I już zgłaszali pracodawcom, że ich podwyżka... Pracodawca zadowolony. Zadowolony, ale to też jakby psuje rynek pracy, tak? Bo skoro ma pracowników, którzy zgadzają się na niższe wynagrodzenie, no to nie zatrudnią osoby na wyższe wynagrodzenie. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego także pracodawcy otrzymują pomoc w postaci, no, tych kosztów zatrudnienia. To nie są koszty zatrudnienia, to są koszty szkoleń. Tak, ale ja mówię też o tej sumie mniej więcej, że to też zwalnia z obciążeń finansowych. To też chyba trochę może psuć rynek. Tak, znaczy pracodawcy, bo on tak właściwie dużo rzeczy dostaje za darmo,
a jakby w drugą stronę no, na korzyść pracownika to się nie wpływa. Znaczy jedynie co, że mam nadzieję, że jeżeli już pracodawcy biorą pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, to jednak jest to jakieś dla tego pracownika zabezpieczenie, że skoro poszedł na takie szkolenie i wziął w nim udział, no to jest szansa, że w tej pracy pozostanie, no i jeszcze ma na dodatkowo większe kwalifikacje. Rynek pracy liczy na wzrost pensji, tylko teraz też otrzymujemy informację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, że w 2014 roku pracowało w naszym regionie 6 tysięcy Ukraińców. Mhm. Rok później było już ich 14 tysięcy, w tym roku będzie ich prawdopodobnie jeszcze więcej, więc ci ludzie także obniżają koszty pracy. Dokładnie tak, bo jeżeli nie umie znaleźć pracodawca u siebie polskiego pracownika, który zgadza się na taką stawkę, zatrudnia sobie obcokrajowca. Zresztą, no ale to jest akurat, mówię, sytuacja, która występuje w całej Unii Europejskiej, tak? My jeździmy do Holandii, jeździmy do Niemiec dokładnie w takiej samej roli, tak? Bierzemy pracę, która jest relatywnie niżej finansowana. A jak z profilowaniem bezrobotnych? Były takie trzy grupy, prawda? Tak. Jedna, która jest taka aktywna, sobie poradzi, no i te dwie, którymi trzeba się specjalnie zaopiekować. No to dokładnie, to jest to, co już przedtem na początku wspomniałam, że te 30% po profilowaniu to są właśnie te osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, które z różnych przyczyn nie chcą pracować. Czyli mówię, albo mają jakąś tam sytuację domową, lub nie chcą pracować. I faktycznie w tej chwili mamy taki program aktywizacyjny dla tych osób i naprawdę te osoby bardzo ciężko się aktywizuje. Te osoby naprawdę nie chcą podejmować zatrudnienia, nie chcą, żeby kompletnie z nimi coś robić. Po prostu tak jest, im jest tak dobrze, że są zarejestrowani, mają ubezpieczenie, czyli mogą korzystać z lekarza i z tych wszystkich dodatkowych rzeczy, pobierają środki z opieki społecznej i tak jest im dobrze. Kolejną propozycją dla bezrobotnych była możliwość otworzenia własnego biznesu. Mm-hmm. Jak ten pomysł się sprawdza? Akurat jeśli chodzi o dotacje, to dotacje mają wzięcie i faktycznie te dotacje we wszystkich powiatowych urzędach pracy są realizowane i w każdym roku pula środków, która jest przeznaczona na dotacje, jest wykorzystywana w 100%. I też trzeba powiedzieć, że te dotacje tak w 70-80% po tym okresie wymaganym jednego roku utrzymują dalej. Czyli funkcjonują na rynku. Funkcjonują, tak. I te dotacje, o nie można jeszcze się starać? Dotacje z Urzędu Pracy to są tak, jak przychodzą środki z Funduszu Pracy. Także to trzeba patrzeć na konkretne strony powiatowych urzędów pracy, bo na przykład z tego, co wiem, to w Opolu chyba czy skończył się, czy jest konkurs. Jest, on się skończył, ale te pieniądze już się pojawiły. Czyli tutaj można cały czas wnioskować o te środki. A pracodawcy, którzy do was się zgłaszają z propozycją zatrudnienia, żebyście znaleźli im pracownika, narzekają na to, że ciężko znaleźć dzisiaj pracownika wykwalifikowanego? Takiego wykwalifikowanego, tak, naprawdę. Moim zdaniem jeszcze w Polsce nie ma tak zwanego pracownika globalnego, który znajdzie wszędzie pracę i będzie wszędzie pożądany. U nas jednak jest jeszcze taka specjalizacja i to też jest jakby wynik szkół, że oni bardzo uczą teoretycznie, a nie uczą tak kompleksowo. Te dzieciaki naprawdę nie wiedzą, czego się spodziewać na rynku pracy. A właśnie, czego się spodziewać, tego dzieciaki i młodzież może dowiedzieć się podczas Festiwalu Kariery. Tak, wszystkie osoby w wieku ze szkół gimnazjalnych, szkół średnich, szkół wyższych zapraszamy 25 do Kubatury. Będzie Festiwal Kariery Postaw na Zawód, gdzie chcemy nie tylko zaprezentować stoiska pracodawców i szkół, ale właśnie chcemy pokazać, na czym dane zawody polegają, jakie trzeba mieć umiejętności, kwalifikacje, żeby w danym zawodzie pracować. My też zapraszamy, jeszcze nieraz będziemy zapraszać. Oczywiście relacja także na antenie radiowej. Katarzyna Rybak z Obserwatorium Rynku Pracy w Opolu była gościem dzisiejszej Loży Radiowej. Dziękuję, do widzenia. Jest problem. Temat dnia w Loży Radiowej.